Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zielarz Polska, Marta Banasiak. Dziś trzeci odcineczek filmu o tym, co na krzywicę. Do tej pory przedstawiłam Wam dwa zioła, czyli uczep trójlistny oraz korzeń łopianu, które działają nam tutaj w elemencie wody. Dziś przedstawię Wam coś, co działa w elemencie drzewa. Pięknie stan zapalny z elementu drzewa ściąga nam roślinka, którą znamy wszyscy. Moi drodzy, jest to mięta pieprzowa. I teraz jak tą miętę sobie przygotować? Potrzebujemy do tego świeżej mięty. Nie stanowi to jakiegoś większego problemu, ponieważ świeże zioła są teraz dostępne w każdym super czy hipermarkecie. Moi drodzy, potrzebujemy około 15 do 20 gram świeżej mięty, którą oczywiście opłukujemy, przemywamy delikatnie i wrzucamy do szklaneczki. Ubijamy to. Zalewamy 100 ml wody w temperaturze pokojowej, przykrywamy, żeby nic nam tam nie wpadło i zostawiamy na jakieś 6 godzin do naciągnięcia. Następnie bierzemy po 20-25 kropli 3 razy dziennie. Jak nam się to, co przygotowaliśmy, skończy, to nastawiamy nowe. Można to przechowywać w lodówce, jednak musimy sprawdzać, czy z tym wyciągiem naszym wszystko jest dobrze, czy tam się nic nie psuje. Oczywiście, żeby zapobiegać psuciu, moi drodzy, to jeśli wypłukacie tą miętę pod bieżącą wodą, to zostawcie ją, żeby ona wyschła, ponieważ jeśli wrzucicie mokrą, to możecie być pewni, że w ciągu 2-3 dni to wszystko ulegnie po prostu zepsuciu. Z mięty pieprzowej można również wykonywać różnego rodzaju olejki, co Wam również polecam i również można je przyjmować doustnie. Mięta jest genialna, aby ściągać stan zapalny z elementu drzewa, który niestety pobudzony atakuje nam element ziemi, przez co żadne procesy trawienne nie będą mogły przebiegać prawidłowo. I teraz moi drodzy, jeśli Wy macie jakiekolwiek problemy w elemencie ziemi, jakieś helikobaktery, wrzody, nadżerki czy cokolwiek innego, to naprawdę dobrze się zastanówcie nad tym, czy ludzie, którzy mówią Wam, że Wy musicie leczyć tu żołądek, wiedzą, co robią. Na pewno nie znają medycyny chińskiej i na pewno nie potrafią wyleczyć Wam podłoża i sedna Waszego problemu. Niestety, jak już Wam wielokrotnie wspominałam, zwłaszcza ludzie w Polsce, którzy charakteryzują się taką butnością, takim zacietrzewieniem i ogromną ilością negatywnej energii, co potwierdzają również, moi drodzy, obcokrajowcy, którzy znają Polaków, ma to związek w dużej mierze z emocjami. Emocje są tutaj. Wszystkie negatywne emocje są w elemencie drzewa. To jest wątroba, pęcherzyk żółciowy. I teraz cokolwiek by się człowiekowi nie działo, to on musi pracować. Przede wszystkim z elementem drzewa. Jest naprawdę niewielka część osób, u których organami czy elementem, który zawinił, jest coś innego niż element drzewa. Zresztą proszę zwrócić uwagę również na to, jak odżywia się większość osób. Tak naprawdę ponad połowa pokarmów spożywanych przez ludzi w Polsce to jest dolewanie oliwy do ognia, ponieważ są to pokarmy w elemencie drzewa. Te wszystkie kurczaki, kaczka rzadko kiedy wchodzi tutaj w grę, natomiast najczęściej jest to kurczak, chleby. To nieważne, czy to jest pszenica, czy orkisz, czy samopsza. Moi drodzy, to wszystko jest w elemencie drzewa. Więc co Wy robicie? Dolewacie oliwy do ognia. Nawet spożywając jogurty,
Jogurty to jest też element drzewa. Tak jak mówię, ponad połowa produktów spożywanych przez przeciętnego Polaka to jest dolewanie oliwy do ognia, wzmacnianie elementu, który jest pobudzony, rozogniony. I ludzie w taki sposób właśnie, moi drodzy, robią sobie krzywdę nieświadomie. Robicie również w taki sposób krzywdę swoim dzieciom, nie pozwalając im jeść tego, co one chciałyby jeść. Dzieci podświadomie wybierają produkty, po których się czują dobrze i które im nie szkodzą. Natomiast to nadgorliwi rodzice zmuszają te dzieci do jedzenia czegoś, co tym dzieciom szkodzi zdrowotnie. Także należy na to wszystko, moi drodzy, zwracać uwagę. I ten wyciąg z mięty, taki macerat, o którym Wam dzisiaj powiedziałam, warto jest sobie robić po to, żeby ściągać właśnie ten stan zapalny, bez względu na to, czy Tobie coś dolega, czy tobie coś nie dolega, bo to nie jest sposób tylko na krzywicę, to jest sposób na to, żeby ściągnąć stan zapalny z elementu drzewa po to, aby on nie uszkadzał nam elementu ziemi. Także moi drodzy, zastanówcie się dobrze nad tym, czy ktoś, kto leczy Wam zarówno element wody, czyli nerki, pęcherz moczowy, jak i element ziemi, czyli już ktoś do mnie pisze, jak i element ziemi, czyli żołądek i śledziona, czy ta osoba wie, co robi, czy dobrała się do sedna problemu, bo często jest tak, że Wy cierpicie na jakieś dolegliwości, które są zaleczone, ale z racji tego, że nie został wyeliminowany, że nie zostało wyeliminowane sedno tego problemu, no to potem te choroby są nawracające. Stąd, moi drodzy, ja kocham medycynę chińską, ponieważ dzięki niej jesteśmy w stanie rzeczywiście ten problem odnaleźć. I tutaj przypominam o słabych i mocnych stronach organizmu, ponieważ jest to kluczowe, aby dany człowiek mógł rzeczywiście wyzdrowiać. Ponieważ jeśli ktoś choruje, to zawsze któryś z tych pięciu elementów nie funkcjonuje prawidłowo. Moi drodzy, natomiast jeśli macie problemy z odpornością, to ja Wam gorąco polecam. Oczywiście poradnik przeziębienia, infekcje, nowotwory, który jest dla Was wolnością. Ten poradnik daje Wam wolność i wiedzę i kosztuje jedyne 25 zł. Ten poradnik uwalnia Was od ciągłego kupowania suplementów i od pakowania pieniędzy kompletnie nie tam, gdzie one powinny zostać zainwestowane. Jest to inwestycja w Wasze życie i zdrowie, w zdrowie każdej rodziny. Ten poradnik powinien znaleźć się w domu każdej polskiej rodziny, każdej świadomej polskiej rodziny, która chce funkcjonować, no, w sumie można powiedzieć, zgodnie z prawami natury. Czemu by nie? Ja tutaj wyjaśniam dokładnie informacje na temat funkcjonowania odporności w ludzkim organizmie i tłumaczę, w jaki sposób my się powinniśmy sobą zaopiekować, aby, moi drodzy, no, niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy, setek złotych miesięcznie na suplementy, które obciążają nam wątrobę, nerki, a często sprawiają również to, że choroby autoimmunologiczne zostają jeszcze bardziej pobudzone, rozdrażnione i nasz organizm po prostu wariuje. Tutaj macie wolność, tu macie wolność. Możecie sobie, moi drodzy, zadecydować, czy wybieracie wolność na zawsze za 25 zł, czy wybieracie smycz na swojej szyi za kilkaset złotych miesięcznie. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym odcineczku z cyklu Co na krzywicę, w którym przedstawię Wam coś na element ziemi. Także dzięki wielkie za uwagę, miłego dzioneczka. Do zobaczenia. Pa!